Czy masz świadomość? Niestety takich składowisk w Polsce nadal jest bardzo wiele. W tego typu miejscach składuje się najróżniejsze substancje niebezpieczne. Jest to praktycznie cała tablica Mendelejewa. Są to pożary bardzo trudne do ugaszenia. Były rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Wszystko jest ustawione, państwo nas niby chroni, gówno prawda, chronimy siebie my, nikt inny, nie korporacje, nie nauka, nie władze, my. Mówił mi to farmer po podstawówce, wiedział od początku, a ja go brałem za wariata. Czy to nie obłęd? Robi lot, mroczne wody. Badając rynek odpadów, ze zdumieniem odkryłem, że jedynymi, którym zależy w Polsce na walce z szarą strefą, są firmy zajmujące się zbieraniem surowców wtórnych. To biznes, który może się opłacać, jednak wyłącznie pod warunkiem, że cały system działa legalnie. W sytuacji, gdy funkcjonuje on niezgodnie z prawem, a dokumenty, recykling i utylizacja odpadów są fikcyjne, legalnie działającym podmiotom zagląda w oczy widmo bankructwa. Bertolt Kittel, system jak mafia zarabia na śmieciach. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Piotr Marowicz z Towarzystwa na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. Z Piotrem znamy się od wielu, wielu lat, więc nie będziemy sobie mówić na pan. Piotrze, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy i dzień dobry. Dzień dobry. Czy pożar 5000 ton rakotwórczych odpadów na składowisku w Zielonej Górze to mały Czarnobyl? Mówimy o tym, co miało miejsce i co zelektryzowało przynajmniej część opinii publicznej w Polsce w miniony weekend. Co tam się wydarzyło, a co się nie wydarzyło? No, niewątpliwie jest to coś na miarę małego Czarnobyla. No, takie Czarnobyle się w Polsce wydarzają stosunkowo często. Średnio myślę, że nawet kilka razy w miesiącu. Chociaż może nie tak wielkie, nie tak spektakularne jak to, co miało miejsce w Zielonej Górze. No tam po prostu kilka lat temu, może już nawet ponad 10 lat temu, bo to się chyba zaczęło w 2012 roku, zgromadzono ogromną ilość odpadów niebezpiecznych, chemikaliów palnych. No i to było tylko kwestia czasu, kiedy to wybuchnie. Tak można powiedzieć, że dość długo wytrzymało, no bo aż ponad 10 lat. Przynajmniej część tych odpadów. Nie wiemy dokładnie, przynajmniej ja nie wiem, jak długo to tam było gromadzone. Ja rozumiem, że to w granicach miasta Zielona Góra, tak? Tak, w granicach miasta, z tym, że wtedy, jak to się zaczęło, to jeszcze nie był, z tego co się doczytałem, nie był teren Zielonej Góry, tylko to była albo to była po prostu gmina wiejska. Nie był to teren miasta w każdym razie. Miasto w pewnym momencie połączyło się z gminą i jakby dostało to w spadku od tej gminy. Także decyzję na zbieranie tych odpadów w tym miejscu wydał starosta zielonogórski. Pytam, bo no, może się przeciętnemu słuchaczowi wydawać, że te sprawy jakichś rakotwórczych emisji z wysypisk, które palą się gdzieś, to raczej dotyczą jakichś terenów poza aglomeracjami, poza jakimiś wielkimi skupiskami ludzi, to może przeciętnego zjadacza na przykład miasta wojewódzkiego nie dotyczyć, a tu się okazuje, że no, to nie jest tak.
Nie, no jak najbardziej dotyczy po prostu, żeby takie miejsce powstało, no to wystarczy jakiś stary zakład przemysłowy, hala magazynowa, czy nawet działka po prostu, bo niejednokrotnie pod gołym niebem takie odpady w tym słynnym Rogowcu na przykład, po prostu normalnie pod gołym niebem jest to gromadzone. Ktoś wynajmuje działkę po prostu no, na jakiś zupełnie inny cel, legalny można powiedzieć, a ten dzierżawca zaczyna zwozić tam odpady. Chociaż czasem dziwię się, że ten, który wynajął tą działkę, no jakby no, twierdzi, że to bez jego zgody się działo, bez uzgodnienia i tak dalej, no ale chyba widział jednak, co tam jest zwożone i mógł od razu zareagować, a jakoś, jak widać, w wielu przypadkach nie reagował. A jakie patologie systemowe ujawnia ten pożar, polskie patologie? No, ujawnia taką sytuację, że do pewnego momentu przepisy pozwalały na to, żeby zwozić odpady, żeby magazynować odpady niebezpieczne, żeby po prostu je w jakimś, no właśnie takim miejscu jak to, o którym mówimy, przechowywać no, przez okres 3 lat, ale oczywiście przez 3 lata można było to gromadzić, a po 3 latach firma znikała, a odpady zostawały. I czyli nie ma instalacji, żeby te odpady legalnie przetworzyć, natomiast można je legalnie gromadzić. Nie wskazując, co się z nimi dalej stanie. To dopiero ostatnio zostało zmienione i w tej chwili za odpady niebezpieczne jakby do momentu ich ostatecznego unieszkodliwienia odpowiada ich wytwórca. Ale wtedy, gdy te miejsca powstawały, mówi się, że jest ich 400 w Polsce albo może nawet 600, no to takich przepisów nie było. No właśnie, bo powiedziałeś, ostatnio się to zmieniło, czyli rozumiem, że zmieniło się za rządów PiS-u, tak? Bo tak, tutaj tak. Przyglądając się tutaj, tej sprawie... Tutaj trzeba przyznać, że PiS troszkę to uporządkował, chociaż od strony prawnej. Natomiast no nie powiedziałbym, że ten proceder się skończył. No po prostu chociażby dlatego, że wiele z tych decyzji administracyjnych, które zostały kiedyś tam wydane, obowiązuje nadal. Więc różne podmioty, które trudnią się takim procederem, mogą nadal z nich korzystać. No właśnie, bo przyglądając się tej sprawie zielonogórskiej, zauważyłem, że no, politycy Platformy Obywatelskiej zarzucają, że to jest wina PiS-u. No i pierwsze, co mi przyszło do głowy, takie pytanie, czy za Tuska było lepiej? No, to nawet ten przypadek pokazuje, że tutaj za to, co się zadziało po tym roku 2012, nie do końca można, przynajmniej za to, co na początku, za to zgromadzenie tych odpadów, no nie można obarczać PiS-u, bo ten starosta, który wydał zgodę na zwożenie tych odpadów, był z Platformy, więc... Oczywiście można się zastanawiać, czy PiS nie mógł zrobić więcej, czy jednak nie należało, no nie wiem, czy bardziej wesprzeć te władze lokalne, czy je jakoś inaczej zmotywować, żeby to uporządkowały szybciej, wcześniej, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaka się tam 2 dni temu wydarzyła. Natomiast
Natomiast za tą sytuację, za to, że zaczęły takie miejsca powstawać, to ewidentnie odpowiada rząd PO-PSL, bo wtedy te przepisy dotyczące gospodarki odpadami zostały w tym zakresie zliberalizowane, w zakresie zbierania takich odpadów. Natomiast... Czyli wtedy, czyli kiedy to było? W 2012 roku. Aha, dokładnie wtedy. W szczególności, co ja zawsze podkreślam, wprowadzono przepis, który pozwalał na zwożenie odpadów do nieistniejącej instalacji. Kiedyś wcześniej było tak, że żeby gdzieś przetransportować odpady, no to musiała tam istnieć instalacja do przetwarzania tych odpadów, czy ewentualnie składowisko, czy no w każdym razie instalacja, miejsce gwarantujące w miarę powiedzmy bezpieczne unieszkodliwienie tego odpadu. Natomiast potem zostało to tak zrobione, że no ktoś powiedzmy deklaruje, że wybuduje jakiś zakład, jeszcze nic nie zaczął w tym zakresie robić, a już może do tego teoretycznie istniejącego, to teoretycznie to jest właśnie takie słowo, które się niestety z rządami Platformy kojarzy, może zacząć zwozić, gromadzić odpady, które no kiedyś tam powiedzmy przetworzy, no ale w wielu przypadkach, nawet w Oświęcimiu takie miejsce mamy, kończyło się na zwiezieniu tych odpadów i one leżą do dziś. U nas w Oświęcimiu na szczęście się jeszcze nie zapaliły, jeszcze zalegają. Natomiast też nie można powiedzieć, że to się takie rzeczy skończyły z nastaniem rządów PiS-u, bo mam taką sytuację, że starosta oświęcimski jak najbardziej z PiS-u wydał decyzję na zbieranie, właściwie do końca nie wiem jeszcze na co, no ale w końcu efekt jest taki, że tego typu miejsce, gdzie są gromadzone odpady niebezpieczne, powstało. Więc tutaj jakby tak jak powiedziałem, podobnie to wygląda niestety, mam wrażenie, w przypadku obydwu tych formacji. Czyli zgoda tutaj jest ponad podziałami. A powiedz mi, Piotrze, ta liberalizacja w 2012 roku, jak ona była argumentowana? Co tam takiego było, że wprowadzono takie przepisy? No, trzeba by do tego sięgnąć. Ja od dawna mówię, że tą sprawą powinna się zająć komisja śledcza. Prześwietlić to, jak właśnie doszło do powstania tego rodzaju przepisów, gdzie w tej chwili mamy kolosalną ilość takich miejsc. Jeżeli jest 400 w Polsce, to średnio w każdej gminie jest co najmniej jedno. No i trzeba, państwo będzie musiało ponieść jakieś niewyobrażalne koszty unieszkodliwienia tych odpadów. No chyba, że dalej nic nie będzie robić, no to w końcu wszystkie się spalą, tak jak to ostatnie. No ale chyba to nie o to chodzi. No powiem tak, no ja nie wiem. Ja po prostu szczerze nie pamiętam, czy myśmy się przyglądali tej sprawie. Być może po prostu przeszło to w jakiś sposób niezauważony. Nie potrafię odpowiedzieć dokładnie, jak to było procedowane, jak to było argumentowane, gdzie była jakaś opozycja wtedy, przecież była jakaś opozycja, jak głosowała, to myślę, że wszystko by należało sprawdzić. No właśnie, to aż się prosi, żeby to prześwietlić. PiS, co robił wtedy PiS, jak głosował. No i w ogóle to bardzo taki ciekawy postulat i bardzo taki bliski, ważny, bliski zwykłym problemom zwykłych ludzi, a raczej go w przestrzeni publicznej nie słychać. Dziennikarze też chyba go nie podnoszą. Komisja śledcza w sprawie
patologii w systemie zarządzania gospodarką odpadami w Polsce. Aż się prosi, żeby ona powstała. A Piotrze, kto korzysta, kto traci na pożarach składowisk rakotwórczych odpadów? No, korzysta oczywiście ten, który się trudnił tym procederem, który zwiózł te odpady, wziął pieniądze, a nie poddał ich bezpiecznej utylizacji, unieszkodliwianiu. No, a traci całe społeczeństwo, które ponosi koszty zdrowotne, finansowe. W Mysłowicach takie miejsce było likwidowane, 100 milionów złotych, ponad 100 milionów złotych ze środków publicznych musiało zostać wydane. Częściowo ze środków samorządu, no, czyli mieszkańców Mysłowic, częściowo ze środków państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A jeszcze się okazało, że było śmieszniej, że one nie zostały legalnie unieszkodliwione, tylko gdzieś w niewiadome miejsca kolejne trafiły. To jest dopiero afera. Też po prostu pokazuje, jak to głęboko ta patologia sięga. Jest jakieś śledztwo w tej sprawie. Nie sprawdzałem, co się z tym ostatnio dzieje, ale potem gdzieś te odpady podobno w Mysłowic gdzieś w rejonie Bierunia znaleziono. Coś niesamowitego. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No właśnie, bo tutaj zatrzymując się na chwilę na tym pytaniu, kto korzysta na tym, że to wszystko płonie, i szukając odpowiedzi na to pytanie, w Polsce to trudno uniknąć trafienia na książkę Bertolda Kittela System, jak mafia zarabia na śmieciach. Bardzo Państwu ją polecam. Wydało tą książkę wydawnictwo naukowe PWN. Autor swego czasu, dziennikarz śledczy Rzeczpospolitej, aktualnie pracuje dla TVN-u. No i właśnie, pojawia się jakby siłą rzeczy, nasuwa się takie pytanie, czy w Polsce działa mafia śmieciowa? Zdecydowanie działa. Może jeszcze wracając do tego, kto korzysta. No, trzeba powiedzieć sobie, że korzystają te firmy, które wytwarzają takie odpady, bo one po znacznie niższych kosztach, niż gdyby te odpady były legalnie zagospodarowywane, mogą się ich pozbyć. Czyli tutaj to jest też w interesie tych firm, w których niejednokrotnie ulokowani są jacyś politycy. Tak jak mamy przykład, ostatni przykład z tymi z odpadami, tak zwaną czerwoną wodą z Nitrochemu, gdzie w zarządzie czy w Radzie Nadzorczej politycy, firma stosunkowo po niskich kosztach się pozbywa tego typu odpadów, no a potem one gdzieś tam zalegają i wcześniej czy później prawdopodobnie wyciekną i skażą środowisko, albo może zostaną unieszkodliwione, ale to koszty poniesie tego społeczeństwo. Więc tutaj jakby firmy przerzucają część kosztów na państwo.
No i czy no tak, myślę, że jeżeli niejednokrotnie to są takie quasi legalne te biznesy, to znaczy zostały wydane legalne decyzje administracyjne dla firm, które po prostu, jak się temu przyjrzeć, nie mają żadnego doświadczenia w gospodarce odpadami. Powstały, powiedzmy, na przykład pół roku wcześniej. Kapitał zakładowy 5000 zł. No to gdybym ja był takim decydentem, jakimś starostą, to w życiu bym takiej firmie decyzji nie wydał. No tylko, że no właśnie dlatego ja nie jestem tym starostą, a te firmy dostają te zezwolenia. No właśnie, to jest też tak, pisałeś na jednym z wpisów swoich na Facebooku, na swoim koncie, a potem o tych pięciotysiaczkach, czyli firmach, które mają 5000, jak wspomniałeś, kapitału założycielskiego, że to aż się prosi taki prosty test dla polityków, dla decydentów, ale też dla opinii publicznej, że jeżeli jest ktoś taki, to taka firma i zaczyna się brać za potężną inwestycję, no to coś tutaj może być warte sprawdzenia i podrążenia głębiej. Oczywiście, bo to są spółki, bardzo często zazwyczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli ja rozumiem, taka się specjalnie na sprawach finansowych nie znam, ale no, jak rozumiem, ta spółka odpowiada tylko do wartości tego, czy spółka, no zarząd tej spółki, twórcy tej spółki, odpowiadają tylko do tego kapitału, czyli do tych 5000 zł. No, sama nazwa to na to wskazuje. No a potem już powyżej tego nie odpowiadają, no więc... No chyba, że karnie, że się uda udowodnić, że tam jakieś przestępstwa popełnili. No a to jest sprawa trudna, długotrwała, ciągnie się. Tak samo sprawy administracyjne się ciągną. No, może jakaś, mamy właśnie taki przypadek, firma dostaje od Wojewódzkiego Funduszu, przynajmniej funduszu, tylko Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska decyzję, no, która mówiła o zaprzestaniu działalności, zakaz działalności. I ona sobie składa odwołanie i działa dalej. A odwołanie czeka już prawdopodobnie ponad 2 lata na rozpatrzenie w Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska. No to tak właśnie wygląda. No teraz to się troszkę zmieniło, bo już są odpowiednie firmy, żeby się zajmować odpadami, musi jakieś gwarancje, przedstawić zabezpieczenia i tak dalej. To już teraz nie jest takie łatwe. No ale do niedawna no to była wolna amerykanka. Mhm. A może się część słuchaczy pojawiać takie pytanie, czy co z nimi? Czy oni też żyją koło takiego miejsca takiej bomby ekologicznej? Wspomniałeś wcześniej, że to średnio przypada jedna taka bomba na gminę. I jak to sprawdzić? Co my jako obywatele możemy z tym zrobić? Bo też tu chciałem dopytać, bo w tej Zielonej Górze, jak się śledzi te doniesienia medialne i to, co mówił w tej sprawie rząd, przedstawiciele ministerstw, no to było, z jednej strony człowiek widział po prostu olbrzymie chmury czegoś wydobywającego się z tamtego miejsca. Co tam w tych chmurach, trudno powiedzieć, ale słyszał z drugiej, że uspokajające głosy, że wszystko jest pod kontrolą i mieszkańcy są bezpieczni. No z trzeciej strony słyszał, żeby udać się do domu i pozamykać okna i nie wychodzić. No tak. No to troszkę te komunikaty są wzajemnie sprzeczne. No na szczęście no jak jest pożar takich substancji łatwopalnych, to się dość mocno nagrzewa, no to jest ten ciąg powietrza do góry i te
te substancje, te toksyny się dość wysoko unoszą i opadają, no, po pierwsze się rozrzedzają, po drugie odpadają w pewnej odległości od tych najbliższych zabudowań, więc no ale wcześniej czy później opadną i skażą no może nie najbliższą, ale jakieś miejsca w odległości kilkunastu na przykład kilometrów. Natomiast jakie było, bo się troszkę już tutaj zapętliłem. Jak to sprawdzić? Jak w ogóle? Jak to sprawdzić? Co mieszkańcy mogą żyjemy sobie gdzieś i jesteśmy zainteresowani tym, no, żeby sprawdzić, nagle dociera do nas. No właśnie, okazuje się, że jest ten problem, bo ja gdzieś czytałem, że te miejsca zostały zinwentaryzowane, że główny inspektorat ochrony środowiska posiada taką tą listę, mapę tych miejsc, ale nie chce jej ujawnić. Jest problem z dostępem do tego. Więc tutaj no, wypadałoby, no ja tego nie rozumiem, bo po prostu ażby się prosiło, żeby taką mapę opublikować, pokazać te miejsca, żeby ludzie byli świadomi. Z jednej strony, żeby wiedzieli, że coś takiego. No jednym z sposobów rozwiązania tego tematu, no to jest jakby stworzenie presji społecznej, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, żeby sami zaczęli coś robić, naciskać na władze lokalne, żeby to zostało uprzątnięte. A tutaj widać, że jakby władze centralne no taką dziwną politykę informacyjną w tym zakresie prowadzą. Powiem szczerze, że trudno mi poradzić, no trzeba prosić, pytać o to. Może jak więcej osób będzie pytać, jak się sprawa trochę bardziej nagłośni, jak się jakiś ruch wokół tego zrobi, to może w końcu się zdecydują ujawnić pokazać te miejsca. Nie wiem szczerze mówiąc, no oczywiście poza tym z drugiej strony część tych miejsc, no to widać, no to znaczy osoby, które mieszkają w sąsiedztwie takich miejsc zapewne wiedzą, więc tutaj też myślę, że trochę też po pewnym stopniu piłka jest po stronie tych mieszkańców. Jeżeli nie chcą, żeby taka tragedia, taka sytuacja się wydarzyła w ich sąsiedztwie, to powinni zacząć coś w tej sprawie robić. No tak, tutaj przypomina mi się sprzed wielu tygodni przypadek Łodzi, gdzie inspekcja państwowa wykryła na olbrzymim osiedlu Widzew składowisko odpadów nielegalne. Jednocześnie na tym samym osiedlu duża korporacja międzynarodowa Veolia chce, czy już buduje spalarnię odpadów i z jednej strony możemy doświadczyć wydobywających się dioksyn ze spalarni odpadów, a obok jakieś składowisko w środku Łodzi, którym przez lata nikt się nie zajmował i nagle zostało odkryte. No, takie rzeczy moglibyśmy powiedzieć, że tylko w Polsce, ale biorąc pod uwagę rzeczywistość europejską, to chyba nie tylko w Polsce. Nie, zdecydowanie nie tylko w Polsce, chociaż no, nie można ukrywać, że znaczna część tych zalegających odpadów pochodzi z zagranicy. Więc jakby to się też trochę kosztem Polski odbyło. Ale no, gdyby tu nie było po naszej stronie naszych Januszy biznesu zainteresowanych tymi sprawami, no to by do tego nie doszło. Ja jeszcze tutaj Państwa odsyłam do
naszych materiałów w Tygodniku Spraw Obywatelskich dotyczących bomb ekologicznych. Tam albo wprost, albo między wierszami Państwo możecie odczytać, gdzie te bomby są, albo co robić, żeby się dowiedzieć, gdzie one są. Myślę, że to, co Piotrze mówisz, żeby naciskać oddolnie i opinia publiczna, żeby wywierała nacisk, jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Na koniec chciałbym cię spytać, czy jest jakieś pytanie, którego nie zadałem, i którego w ogóle nikt ci w życiu nie zadał, a które wydaje się dla ciebie ważne w tematach, o których rozmawiamy. No to trochę trudne pytanie. Nie wiem, czy nie, trudno powiedzieć. Jakoś nie przychodzi mi do głowy takie pytanie. Generalnie może powiem tak, że w ogóle jest za mało takich pytań. Chętnie bym się częściej z tą swoją wiedzą dzielił na temat tego, co się z różnymi grupami odpadów dzieje, w szczególności z odpadami ze spalarni odpadów. To jest, jak wiadomo, mój główny obszar zainteresowania. No niestety nie ma takich pytań. Media się generalnie tematem nie interesują. Tak, no właśnie chciałbym, żeby mnie jakieś poważne media zapytały, gdzie trafiają odpady ze spalarni odpadów, bo chociażby te, które jest najwięcej, żużle, ze pozostałości po spalaniu, bo na pewno nie trafiają na budowy drugi autostrad, jak to się często mówi, że mówiło, obiecywało i że to nie będzie z nimi żadnego problemu, że one będą na budowy dróg i autostrad trafiać. No akurat tutaj w mojej najbliższej okolicy buduje się droga ekspresowa S1. Dość często bywam na tej budowie, właśnie między innymi w tym celu, że chciałem zobaczyć, czy pojawią się tu jakieś odpady ze spalania. Na szczęście nie. Na szczęście nie, bo one się nie nadają do budowy dróg. Czyli pytanie, gdzie one są? A, no właśnie, bardzo dobre pytanie. Właśnie, bardzo dobre pytanie. No są w takich dziurach, jak ta w Zielonej Górze, tylko trochę większych. Tak jest, ja używam tego terminu pseudorekultywacja. No są używane do pseudorekultywacji. Bo rekultywacja to jest przywracanie walorów. Ustawa tak mówi, przywracanie walorów przyrodniczych, środowiskowych, to jest rekultywacja. A to, co się w Polsce robi, to wypełnianie różnych dziur w ziemi pod hasłem rekultywacji, to jest pseudorekultywacja. I tak to się właśnie dzieje z tymi odpadami. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Marowicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. Bardzo polecam śledzenie profilu Piotra na Facebooku. Tam na bieżąco możecie Państwo otrzymywać świeże informacje o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, i też o tym, o czym dzisiaj nie rozmawialiśmy. Dziękuję, Piotrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.